Okej, okay, dobra. To może do brzegu. Wróćmy jeszcze raz do Zakolaka. Przybliżmy sobie postać Zakolańskiego. Zakolański to jest taki obrońca genocentrycznej rzeczywistości. Krab w beczce, który broni tego systemu, który zna tylko ten system, któremu trzeba solidnego kopa w dupę, żeby się obudził. Taki Woglan, taki chamy prostak, kilka razy dostał już kopa w dupę, ale jeszcze się nie nauczył. Jeszcze mu się lampka nie zaświeciła, okej? Okay? Nie za... Słuchajcie, więc tak. Woglanowi nie zapaliła się lampka, nie otworzyły się oczy w momencie. Sam opowiadał o tej sytuacji na streamie. Jego dziewczyna go rzuciła, ponieważ była bardziej ambitna od niego, okej? Okay? Hipergamia. Masz być tak ambitny jak ona lub bardziej. Masz być tak inteligentny jak ona lub bardziej. Masz wiedzieć więcej, masz zarabiać więcej. Okej? Okay? Później. Nie wiem, czy później, czy wcześniej, ale też jakoś dziś kiedyś na streamie, czy to na Twitchu było, czy nie wiem, wspomniał o tym, że jedna na pewno, ale chyba dwie go zdradziły? Co on uważa za zdradę? Nie wiem, czy się puściły, czy co, ale że zdradziły. Dwie. O ile kojarzę dobrze. Dalej mu się lampka nie zaświeciła. Z tego co kojarzę, potraktowała go no niezbyt fajnie. Lampka się nie zaświeciła. Uznał, że nie będę szukać informacji, nie będę próbować się dowiedzieć, skąd to wynika. Okej? Okay? Jak widać, nie zawsze jest tak łatwo, że całostce się dobrywa. Ale czemu to uważasz, że to jest obrywanie? Rozumienie natury samicy to nie jest obrywanie, po prostu takie są samice wszystkie. Wszystkie są soliptyczne, ok? Hipergamiczne. Powiem ci więcej. Samica będzie lojalna dla mężczyzny. Ok? Będzie wierna, będzie lojalna. Dopóki jest jej to na rękę, dopóki ma z tego korzyść. Jeśli nie ma już z tego żadnych korzyści, odbija się do innego. W związku może się układać, w sprawach łóżkowych może się układać. Facet jest zadowolony, nawet nie myśli o tym, żeby gdzieś odskoczyć, bo facet kiedy odbija się, żeby skakać sobie, kiedy facet zaczyna zdradzać, kiedy nie dostaje. Kiedy samica traktuje go jak gówno albo nie zauważa i kiedy nie ma ruchania. To wtedy idzie do innej, która mu daje te ruchania. Wszystko. A samica? Nie, samica inaczej. Samica może być szczęśliwa w związku, w łóżku może być super, ale się nudzi. Okej? Okay? Nudzi się. Więc na przykład, o, tutaj Grzegorz powiedział, że nie może oddychać na jej widok. Zapiera jej dech w piersiach. Grzegorz, który pracuje w tej samej firmie co ona, nie? Tak a propos. Ty mówisz o Jurku. Okej? Okay? I ona chciałaby otwarty związek wtedy. I namawia faceta, na przykład, nie? Namawia faceta. W końcu facet się godzi, więc ona uchahana idzie do tamtego. Albo po prostu idzie, bo się popsztykała, pokłóciła się z mężczyzną. I poszła do baru z koleżanką i popuściła rowa. Ta, przykro z powodu Woglana. Nie powinno ci być przykro. Tym bardziej, że się nie nauczył. Jeszcze się nie nauczył. Nie on pierwszy, nie on ostatni. Samica lepiej potrafi to ukrywać. Jak facet, okej? Okay? Tak wykształciły to. Co ona wie o zdradzie? Nie wiem, może dużo wie, może dużo zdradzała. Dobra, wracając, bo my tutaj mówiliśmy o Zakolaku. O chamie prostaku wspomniałem, tak? No oni nie dostrzegają pewnych zachowań, nie dostrzegają, nie potrafią łączyć Anisiek. punktów. On widzi jeden punkt, widzi drugi punkt.
Ale nie dostrzega tego, że te punkty się łączą, tak? Widzi jeden, drugi, trzeci. I są trzy punkty. Pewnie losowe. Nie da się ich w żaden sposób połączyć. One się nie łączą. W momencie, kiedy się łączą. Dlatego uparcie broni tego systemu. Broni zachowań. Mówi nie wszystkie. Okej, okay, dobrze, nie wszystkie. Tak, akurat twoja jest ta wyjątkowa. Akurat twoja jest wyjątkowa, akurat twoja jest inna. Jak każda, u każdego faceta, który też to mówił i później został kopnięty. Albo który wyrobił sobie system One-Itis. Wogran widzi punkty. Zakolak? Nichuja. Zakolak nawet jakby mu zleciało na łeb jak kowadło. To nie zauważy. Przecież zobacz, o tu! To jest jedna wielka czerwona flaga chodząca, która ma różne punkty, ok? I atencji szuka, i smaruje się różnymi dziarami. Chce, wiesz, na siebie uwagę zwracać. Szuka tam, gdzie dużo falołków chce. Hajsy, reklamuje jakieś gówna, bo hajsy. Mówi, że zły i niedobry to ten Chupa Chups. Ona niewinna, ona była ofiarą w związku. Przecież ona nigdy nic złego nie robi. Tak, oni nie powtarzają moich słów. O, że co, Zakolański? Zakolak? Śmieciński? Frajer? Hapu? O, że on niby moje słowa powtarza? Nie, on kompletnie nie rozumie, co ja mówię. W ogóle on to samo, nie rozumie, co mówię. Ja mówię jedno, ja coś mówię, on nie, a po chwili mówi o czymś, jakiejś sytuacji swojego życia, o swoim podejściu i tylko wyłazi, że że mam rację, no. Tytuł Queen of the Black kłamie na mój temat w telewizji. Wiedziałem, co ma. Morda psie, cichaj tam. I dosłownie miesiąc temu nagrałem film pod tytułem Odpowiadam na oskarżenia. No i w tym filmie mówił, że tam to był film ostatni. Queen of the Black. W owym filmie mówię, że o Julce nie będę już więcej mówił, ponieważ przekroczyła granicę YouTube'a i przestało być już zabawnie. No ładnie. Słuchajcie, jak Zakolak mówi, że już więcej czegoś nie będzie robić, to możecie być pewni, że będzie dalej to robić. Bo on jest bardzo słowny. W rozmowie podczas transmisji na żywo, w której w sumie doszliśmy niejako do porozumienia, tydzień... A mieliście zdjęcia? Doszli. Ale obrzydliwe! No nie? Może i obrzydliwe, ale nie jest to najbardziej ekstremalne kiedykolwiek. Od tyłu. Później nagrała film, że przeze mnie znalazła się w szpitalu i że to przeze mnie jej roznegliżowane zdjęcia latają po internecie. A widziałem wtedy... Nie. Mówiła coś innego. Widzisz, jak ty potrafisz słuchać odlepionej samicy? Młodej? Ten człowiek, Zakolański, dalej nie rozumie prostej rzeczy, czyli to jest samica, młoda, nastolatka, hormony, samica młoda, nie mężczyzna, nie chłopiec, samica, ona myśli uczuciami, emocjami, okej? Wszystkie są trochę odlepione. Kwestia tego, żeby były mało odlepione. Również, że Julki nie będą... Okej, czyli tak w skali 1-10 jak samica jest poniżej 5, to jest okej, nie? Skala odlepienia. Ale jak samica w skali 1-10 jest odlepiona na dychę... Nope. A Queen of the Black no jest dosyć mocno odlepiona. Jakby oceniać sam wygląd zewnętrzny, to brzydka nie jest, tak? 6 może, 7 nawet. Ale jak weźmiesz pod uwagę wszystko na ten moment, z racji tego, no mówię, ma Instagrama rozbudowanego, mocnego, 200 tysięcy, tam jest cała masa orbiterów, simpów, innych frajerów, kukoldów. Takie coś potrafi wyjebać ego. No, w stratosferę przynajmniej. Okej, na innej orbicie ona jest i jego. To jest czerwona flaga. Jak samica ma
powyżej 500 już followersów. Jeszcze kwestia tego, co ona tam robi. A Queen of the Black non-stop. Weźmy tutaj non-stop, tu masz takie czerwone kółeczko. Non-stop wrzuca relacje, non-stop wrzuca fotki, patrz. 20, 20, 20, 20, 20, 30. Ciekawe czemu, ty. 21, 20, 27, 27, 30. O, ciekawe czemu. No nie? Nie wiem czemu. Nie wiem skąd te różnice. To da się przerobić na nudla. To da się na nudla przerobić. To się da przerobić. A później będzie płacz, że nudle po internecie krążą. Już ani oglądał. Ale dobra. Posłuchajmy. Ani komentował. Usunąłem wszelkie emotki z Queen of the Black. Przestałem odpowiadać na pytania z nią związane. Przestałem jakkolwiek reagować na jej obecność w internecie. Jaki ryj! Teraz zauważyłem, spojrzałem kątem oka. The fuck? Masakra, gościu. Od razu się zrobiło. W wspomnianym filmie wspomniałem również, że będzie tak do momentu, w którym Julka nie zacznie po raz kolejny kłamać o mnie publicznie albo wypowiadać się o mnie w jakiś przekłamany sposób. Wtedy po prostu będę musiał... A właśnie, on mówi, że cofnijmy, że co ona mówiła? W której w sumie doszliśmy niejako do porozumienia. Tydzień później nagrała film, że przeze mnie znalazła się w szpitalu i że to przeze mnie jej roznegliżowane zdjęcia latają po internecie. Bzdura, chłopie. Bzdura, chłopie. Ona powiedziała, że nie, że przez ciebie jej zdjęcia latają, tylko powiedziała, że dzięki tobie jakiś dreadiarz Discorda założył. A że to przez niego latają, jak już. Okej? Okay? Nie, że przez ciebie nudle latają. Prędzej, że przez dreadiarza nudle latają, a że ty... A przez ciebie dreadiarz zrobił Discorda. Jak już, to ona ciebie oskarża o to, że on ma Discorda. Nie wiem, jeszcze raz mam powtórzyć? Ja powiedziałem wtedy również, że Julki nie będę już ani oglądał, ani komentował. Usunąłem wszelkie emotki z Queen of the Black. Przestałem odpowiadać na pytania z nią związane. Przestałem jakkolwiek reagować na jej obecność w internecie. W wspomnianym filmie wspomniałem również, że będzie... Widać, jak przestał reagować. Tak, do momentu, w którym Julka nie zacznie po raz... Skoro on przestał reagować na nią, co ona robi w internecie, to w jaki sposób się dowiedział o tym? Powiedzieli mu, ale reaguje. Kolejny, kłamać o mnie publicznie albo wypowiadać się o mnie w jakiś przekłamany sposób. Wtedy po prostu będę musiał zainterweniować. No cóż, okazuje się, że nawet jeśli ja sobie kogoś albo coś odpuszczam, to nie znaczy, że ktoś sobie odpuści mnie. I jak się okazuje, szok i niedowierzanie, kłamca pozostaje kłamcą. Oglądałem bardzo dużo materiałów z tobą w internecie. No nie ukrywajmy, jest dużo takich ludzi, którzy po prostu no hejtują. W taki sposób, pierwszy raz, bez cięć, bez wykorzystywania twoich słów mówisz to, co mówisz. Okej, czyli bez cięć i bez wykorzystywania jej słów będziemy słuchali wywiadu z Queen of the Black, która będzie wypowiadała się za pomocą słów. Spokojnie, też nie bardzo rozumiem, ale jeśli nazwa telewizji to słowo dno w dopełniaczu, to myślę, że zbyt wiele nie możemy się spodziewać. Hej Mati, ale nie za ostro? Spokojnie, to już daję wam pewien smaczek, żeby wszystkim nam się to lepiej... Ale ostro, kurwa Maci, ty. Tak ostro, że aż mleka idę się napić. Dwa miesiące temu na Instagramie dostałem pewną wiadomość. Hej, chcielibyśmy zaprosić cię do nowego programu... DNA.tv.pl DNA Studio, który produkujemy dla naszej nowo powstającej telewizji DNA.tv.pl. Formuła programu i ta spacja przed wykrzyknikiem. I na Morning Show będą to wywiady z gośćmi specjalnymi, gotowanie na ekranie, występy muzyczne oraz wiele innych atrakcji. Nagrania programu odbędą się 11.05 o godzinie 10.00 w Poznaniu. Na miejscu będą czekać już makijażyści, gotowi również... Czekaj. Ja pierdolę, on wszystkie swoje filmy z nią tu podlinkował? Również poprawić twoje włosy, tak więc i o to nie musisz... Ja to również poprawić twoje włosy. Czyli wygolić łeb ci, gamoniu. ...się martwić. W ramach programu chcielibyśmy zaproponować tobie udział... Brawaś, kurwa. ...lenie wywiadu. Co ty na to? Jak zaczynacie swoją telewizję od zapraszania jednego twórcy, a później zapraszacie drugiego, który nie tylko kłamie w internecie, ale również kłamie na mój temat, to nie wróży wam jakiejś świetlanej przyszłości. Odlepił się. Te, Zakolański! Odlepiański. A może oni chcieli was posadzić obok siebie, ha? Poza tym, no i co z tego, że zaprosili ją? I ciebie. Jak ty tam nie pojechałeś. Różnych zapraszają. Znaczy, różnych. Z tego co zauważyłem... Aj, taka ciekawostka. Z tego co zauważyłem, po tamtym programie, co zerknęliśmy, kogo zapraszają? Samice. Zauważyliście? Same samice tam były. Jak Arjona, ale tam był jeden taki sektor. Nie, też samice zapraszają, tam kurwa widziałeś. Trzy samice siedziały, później ta pelc przylazła. Julka, dopiero co wróciłaś do nas, do rzeczywistości. To prawda. Co się działo przez ten czas? No ogólnie to byłam w psychiatryku zamknięta i czułam się trochę tam jak w więzieniu, jakieś to było straszne, ale już wyszłam i czuję się o wiele lepiej. A to spowodowało, że się znalazłaś w zakładzie zamkniętym? Co spowodowało? Że się znalazło w zakładzie. Narkołyki? Ona na odwyku jakimś była. Z tego co kojarzę.
No ogólnie miałam próbę z humorem, więc troszeczkę ostro powiem, bo troszeczkę mnie przygniatały te wszystkie hejty, to co się dzieje w internecie, tego było serio za dużo i mnie to mega tak zmiażdżyło i wszystko. No, dlatego poszła się najebać, czy co? Piękna osoba, która dopiero co wyszła ze szpitala psychiatrycznego i jest, jak sama twierdzi, po próbie, no to jest mega rozluźniona i taka w całkiem niezłym humorze, nie? No ja nie sądzę, że po jakiejś próbie. Oglądaliśmy tamten film. I mówiłem parę rzeczy. Szacun, Julka, wygląda to prawie tak, jakbyś wcale w tym szpitalu nie była przez próbę. Zadziwiające. To muszę tobie zadać to pytanie, bo podczas gdy ciebie nie było, teraz nie chcę też kłamać, czy to powstał film, czy live, żeby wiesz, przekłamywać jakkolwiek rzeczywistość, kiedy nam na tym nie zależało. Ludzie zaczęli się odzywać między innymi do Mateusza Spiesińskiego, że to jest również jego wina. Było zupełnie odwrotnie, jeśli prezenterzy choć odrobinę bardziej zagłębiliby się w temat, okazałoby się, że Julka faktycznie powiedziała to o mnie, natomiast wszyscy wokół uznali, że kłamie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z moim ostatnim filmem, który wspomniałem na samym początku, albo zajrzenia do sekcji komentarzy pod artykułami opisującymi tą całą głośną i bardzo smutną sytuację z Julią Pelc. Jak się okazało, prawda sama się wybroniła. No bo nagrałam taki film i powiedziałam, że Mateusz Spiesiński się do tego mega przyczynił, bo się przyczynił, bo nagrywa jakieś filmy, że idę bardzo dużo nagrywa świetleń. Właśnie i to jest dla mnie chore, co on nagrywa po prostu, niech ten człowiek mnie da spokój, nie? Dam ci spokój, Julka, jak zwykle musisz odwalić coś takiego, albo wspomnieć o mnie, że ja muszę zareagować. A chore to jest dla mnie nieustanne okłamywanie swoich widzów, żeby tylko zarobić, albo gubienie się w swoich kłamstwach, czego potwierdzenie otrzymam już za chwilkę. Gubienie się w swoich kłamstwach... Oooo, nigdy nie zrozumie. Chłopie! Słuchaj. Postaram się to logicznie, jakoś w miarę, powiedzieć. Tak, żeby nawet ktoś taki jak on zrozumiał. Co, zły początek, jak wychodzę z czymś takim, nawet jak on. Okej. Okay. Podążaj za mną, za kolaku. Źle zacząłem, nie? Od razu tak negatywnie. Już od razu negatywnie nastawienie przeciwko, a karioner zły, oblech. A tymczasem the most extreme ever. Nie. Julia Pelc, Queen of the Black. Czy ci się lampka zaświeciła, jak mówiła o związku? Czy ci się lampka zaświeciła, jak nagrywałaś kolejny film odnośnie jej związku? Czy ci się lampka zaświeciła, jak miała kolejny rzekomy związek? Czy ci się lampka zaświeciła, kiedy oglądasz non-stop jej relacje, o czym sam mówisz, że na każdym streamie oglądasz jej relacje lub jakiś film? Czy ci się lampka zaświeciła za którymkolwiek razem, ha? Że jest tu pewien wzór, który się rysuje. Czy ty w ogóle dostrzegasz jej czerwone flagi różne? Ha? Czy ty rozumiesz zachowania samicze? No nie bardzo. Ty chyba samic nie rozumiesz, co, chłopie? No nie rozumiesz, bo jesteś w tym genocentrycznym świecie, genocentrycznej rzeczywistości. Zwróć uwagę na to, że to jest samica, tak? Ile ona ma lat aktualnie? No ty zacząłeś z nią, jak miała ile? 14. Wtedy jak to była? Dziewczynka. No właśnie, więc ta dziewczynka to jest młoda. Jest jeszcze cały czas młoda. Zbyt doświadczona to ona nie jest, chociaż już kolejny partner, okej. Okay. Czy co tam, co ona tam robi na Instagramie? Właśnie, co ona robi na Instagramie? Jakie są samice? Zwłaszcza młode. Niby dojrzewają szybciej, tak? Ale to chodzi fizycznie bardziej i tak dalej. Trochę inaczej u nich to jest. Ale młoda. Samica kieruje się emocjami. Jej myślenie jest nieustanne. Nieustannie połączone z jej emocjami. Ona w momencie, kiedy o czymś mówi, zwróć uwagę na to, w jaki sposób mówi. Ona mówi, jak się czuła. W momencie, kiedy była taka inna sytuacja. Mówię o uczuciach. Co ty robisz, tego, co tamten robił. O, jak ona się czuła, jak tamci się czują. Generalnie jej przekaz jest taki, że odwołuje się do uczuć. Tak? Najczęściej do tych prostych, płytkich. Żeby jakąś reakcję wywołać. Nie komunikuje się bezpośrednio. Samice nie komunikują się bezpośrednio. Samica nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. A propos jeszcze, to jest młoda samica. Co to znaczy? Hormony, tak? Hormony niestabilna emocjonalnie. Jak samica ma dostęp do dużej atencji, bo jej walutą jest atencja, to jej zaczyna odwalać. Że tak powiem, jakbym założył mój spierdolometr, to by wyjebało poza skalę.
Im więcej falauków, takie są czasy, że żyjemy w takiej, a nie innej, nie innych czasach, że samice mają nieograniczony dostęp do atencji, nieograniczony dostęp do simpów, do beta orbiterów, do sfrustrowanych gamoni, do kukoldów, białorycerzyków. Ci wszyscy faceci, którzy są w tej genocentrycznej rzeczywistości, którzy są od małego wychowywani na chłopczyków posłusznych samicy, na chłopczyków, którzy mają usługiwać samicy, którzy mają bronić samicy, bo weź zerknij, że jak facet podniesie rękę na samicę, to raptem się znajdują białorycerzyki, którzy staną w obronie, którzy rzucą się na chłopa. Ale jak jest sytuacja odwrotna, to co najwyżej spojrzą, uśmiechną się albo się popukają i pójdą dalej. Dodatkowo, samica troszkę inaczej pastwi się nad facetem jak mężczyzna. Mężczyzna silniejszy fizycznie, bardziej przemocowy, chętnie sięga po przemoc, również pod swoim adresem, a to mnie o tym. Dlatego on fizycznie zwykle rękę podniesie, czy coś w tym stylu. Samica robi to inaczej. Ona jest bardziej przebiegła. Ona wie, że jest słabsza fizycznie, zdaje sobie z tego sprawę, atakuje reputację, sieje plotki. Psychicznie się pastwi. I teraz, Zakolaku, tutaj uwaga dla ciebie, bo zaraz się zesrasz. Przemoc. Nie, nie. Znęca się. Psychicznie, znęcanie się psychiczne. Nie przemoc, znęcanie się. Okay? No ale o takich rzeczach się nie mówi. Ale jeszcze tak, jaki facet pozwoli samicy znęcać się nad sobą? Taki, który nie ma wyboru, nie obraca wielu talerzy. Taki, który nie ma wartości. Okay? Kiepska partia. Bo inaczej by sobie na to nie pozwolił, by kopnął w cholerę. A ona jest jej jedynym wyborem. Dobra, no tak czy siak. Samica nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Wszystko inne dookoła jest winne, tylko nie ona. Związek nie wypalił, to facet. Bo było tak, bo było siak. Bo coś nie wyszło, a bo ona chora, bo alkohol, bo była młoda, bo była głupia, bo ojej, to ona niewinna. Tak? Za każdym razem to samo. Taka jej natura, po prostu. I są pewne czerwone flagi, które też trzeba dostrzegać, żeby wiedzieć, z jaką samicą się nie wiązać. U Queen of the Black jest masa flag, tak jak wspomniałem. Instagram, masa orbiterów. To jest w naszej kulturze, że ktoś wrzuca fotki, więc to się wydaje normalne. No ale non-stop ego jest podnoszone w górę, bo ona wystarczy... Wrzuci fotkę. Jaka jest różnica między tą fotką a tą fotką? No taka, że tu prawie cyce wyłażą jej. No i 10 tysięcy ocen więcej, tak? Od razu więcej ocen poszło. Kto zwraca uwagę na wygląd? No. Jak myślisz, jakie komentarze tam są? Można by zerknąć. Na bank jakieś serduszka, ogniki, że wygląda świetnie, ale piękna i tak dalej. Wyjdź za mnie. Umów się na kawę, bla bla i tak dalej. A jego leci w górę. To te nasze czasy to powodują, że tak samice sobie myślą. Tego, co ty, Zakolak, nie rozumiesz, to to, że ona jest młoda. Okej, okay, wartość jej rynkowa jeszcze trochę rośnie, ale z racji tego, że są te flagi, z perspektywy faceta, to nie jest zbyt dobry materiał. Okej, okay? No chyba, że ją ułoży sobie, bo z tego, co się orientuję, ona, jeśli chodzi o jej body count, to obecnie wychodzi blisko zeru. Niby. Ale miejcie na uwadze to, że samica potrafi to lepiej ukrywać, takie rzeczy. Okej? Okay? Z tym, że takiej samicy, która, dajmy na to, nie popuściła rowa, się wydaje, że jeśli ona pozwoli 40 facetom zrobić ze swojej twarzy rurkę z kremem, że przeorają ją jak pole jej twarz swoimi pędzlami, to że ona jest dziewica, bo jeszcze ani razu, no jej wartość tutaj troszkę spada, bym powiedział, że nawet drastycznie.
to bardzo wtedy, więc nie wiem, jak tu jest w tej sytuacji. No ale taka samica też myśli, że ona jest dycha. Nie, nie, nie. Bo mężczyzna zwraca uwagę na przeszłość samicy. No ale to nie oczekuj od młodej, emocjonalnej samicy, która ma dostęp do internetu, która ma dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości atencji, no że się nie będzie odlepiać. Bierz na to poprawkę. Masz co na to gadać. Więc ja się doczynił do tego, o. Bo jakby on mega naprowadził dużo hejterów na mnie i w ogóle nagrywał te materiały, które były po prostu nie do przejścia. Które dokładnie materiały były nie do przejścia? Widzisz, słuchaj, gościu, ty nie rozumiesz, nie do przejścia, bo chodzi tu o to, że nie wolno jej krytykować, ok? Bo ona nie chce być wykluczona z grupy. Nie można mówić o samicy źle. Co ty, nie wiesz, na jakim ty świecie żyjesz? No, no chłopie. W których okłamywałeś swoich widzów? Może te, w których okłamywałeś swoich widzów, żeby zarobić? A może ten film, w którym okłamywałeś swoich widzów, że faktycznie byłaś tak, w szpitalu psychiatrycznym, no, ale zarobić. Twoje powieści bardzo mijały się z prawdą. Ale ty, ty słyszysz, co ty mówisz. Zobacz, chłopie, patrz, kłamie, żeby być na tę lepszą. Jakieś skamy reklamuje, żeby mieć hajsy. Czego szuka samica najbardziej? Co jest najbardziej atrakcyjne w jej oczach? Według badań różnych. Zasoby męskie. Tak w skrócie. Żeby wydźwięk tego filmu był mocniejszy. A, właśnie, no. I kłamstwo i tak dalej. Słuchaj, wiesz czemu samica kłamie? Jej się wydaje, że ona mówi prawdę, nawet jak kłamie, bo ona bazuje na swoich uczuciach, bazuje na swoich emocjach, a to przekłamuje pewne informacje. Ona chce hajsu, okay? Ona sobie ceni hajs. U faceta ceni sobie hajs. Jak myślisz, czemu powstają te wszystkie OnlyFansy i tak dalej? No. No ale ja sobie poradzę, bo ja chcę iść z tym właśnie do sądu, bo mam powody i mam... Poradzi sobie, zesra się. Nagrania i dowody, więc... Ma nagranie? Tak. Co ona ma? Ona ma co może mieć na przykład mój film, na którym to ty mówisz. No bo to generalnie to co ona może zrobić? Spróbować od, nie wiem, zakaz zbliżania się? Ale tak, on ją wyzwał od kurw. Nie, że wprost, bo to jest cipa z niego, nie? On wprost nie powie. On woli użyć zapytania, że ej, ja to było takie... To była taka moja hipoteza, nie? To nie było twierdzenie, tylko hipoteza. Ja powiedziałem, że co? Bo hoe? Co to jest hoe? Hoe to po prostu jest taka motyka. No, co prawda w Urban Dictionary potocznie mówi się hoe jako whore, tak? Whore, co znaczy na polski kurwa, nie? Ale ja ją nazwałem instagramową kurłą, więc ze znakiem zapytania, więc to nie było twierdzenie. Była taka moja hipoteza, no. Masz powody, to ja nieustannie czekam. W poprzednim filmie dałem wszystkie fragmenty, z którymi możesz iść do prawnika, który cię wyśmieje. Nie, nie dałeś wszystkich. Chcesz inne? To umiem, bo ty co najwyżej mogłeś dać jakiś z filmu. No ale to ja ten z filmu dałem, ten z twoim właśnie instahoł. To co ty gadasz na streamach, że zachęcasz ludzi do tego, żeby szli do niej na Instagrama, co już o tym zapomniałeś? Jak ty powiedziałeś ludziom, oglądając jej relacje, przypominam, że ty według ciebie, to ty na każdym streamie oglądasz każdą jej relację, jak jest, lub filmy. I tam oglądając relacje co chwilę, jak ja na nią nie mogę patrzeć, jak jej nie mogę słuchać, kto to ogląda? No, ty oglądasz. Jak ona zapytała, z kim kolaba, to ty co wtedy? Piszcie, że ze Spasińskim. No tak było. Jest to dostępne. Więc co ty w tym momencie robisz? Nasyłasz swoich widzów do tego, żeby pisali do niej, zaczepiali ją. Ty myślisz, że co, jak coś takiego powiesz, to nie znajdą się tacy, którzy ciebie oglądają, co poczują się zachęceni do tego, żeby różne inne rzeczy też jej napisać? Natomiast dobra, dowody, dalej. Wrzuć sobie dowody. To możemy ci dobrego mecenasa. Dowody? Skoczyć mi na dowody. Nie, dowodami są uczucia. O, poproszę, bo akurat...
Słuchaj, Zakolański, zapomniałaś o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Samica jest pod ochroną. Szukam. Chyba zabawne. Jesteś zajebistym prezenterem. Przed tobą tylko Filip Heiser. Właśnie, kogoś to jest. Co on powiedział? O, poproszę, bo... Nika, który ciebie śmieje. Natomiast jeśli masz dowody, no to wrzuć sobie dowody. To możemy ci dobrego mecenasa polecić. O, poproszę, bo akurat szukam. Chyba zabawne. Dobrego jesteś zajebistym prezenterem. Przed tobą tylko Filip Heiser. Właśnie, kogoś... Ale co on, że powiedział, że może polecić? I co, i myślisz, że on to spełni? On tylko tak powiedział, chłopie. Coś tam jeszcze jakby takiego, nie wiem jak to się nazywa. Mecenasa. No, szukam właśnie. Boże jedyny. Ja sam oglądam te filmy. Widać, że oczytana jest bardzo inteligentna. Jego? Ja też tylko oglądam. I co według ciebie najbardziej w tych filmach przyczyniło się do tego? No. Weź, patrz na gościa. No nie powiesz mi, że nie jest gejem. Ale jeszcze ma koszulkę jak Zakolak. Nie wiem, on chyba pracuje na budowie. Poza tym programem. I chyba się przewrócił gdzieś. Chodzi w porwanych. No niestety, no nie wszystkich stać na spodnie. No, najwyraźniej tam w telewizji nie mają ubrania jakiegoś zastępczego. Dobra, dalej. I co według ciebie najbardziej w tych filmach przyczyniło się do tego? No ogólnie... Co się przyczyniło? Jego nasyłanie, ale nawet nie na filmach, tylko na streamach. Nasyłanie ludzi na nią. Oznaczanie, non-stop mówienie. Daje jej co prawda darmową atencję w ten sposób też, no ale... Nie to, że mówi, że na przykład poszłam do psychiatryka dla wyświetleń, no jakby... Nie powiedziałem. Co to hipergamia, bo nie rozumiem. Wpisz sobie w Google hipergamia. Okej, bo za każdym razem jak ja tłumaczę, co to jest hipergamia, to znajdzie się odklejony, jak ten tutaj, który będzie mówić, że to chodzi o hajs tylko. Tego. Na miniaturce napisane jest psychiatryk dla wyświetleń, co oczywiście tłumaczę w swoim filmie, który opowiada o zakłamaniu, jakie przedstawiasz na swoim filmie. Zakłamany natomiast nie jest mój Discord, na którego oczywiście serdecznie zapraszam, w linku przypiętym macie linka. Można tam rozmawiać z ludźmi, można pisać z ludźmi, można gadać z ludźmi, można grać z ludźmi. I jeszcze ostatnio padł taki pomysł, że czasem będziemy się spotykać na Discordzie i wspólnie oglądać sobie jakiś film, albo jakieś filmy na YouTubie i to będzie takie, że wszyscy my... Co on podkrada różne jakieś pomysły, ty? To my ostatnio sobie siedzieliśmy razem, oglądaliśmy, ale przy okazji tam stream miałem. Sobie oglądaliśmy na Discordzie. Będę mogli sobie pogadać ze mną, będziemy na wspólnie coś posiedzieć, pooglądać i myślę, że będzie fajnie. Także bardzo serdecznie zapraszam, jest nas prawie 8 tysięcy, czekamy na Cię. Próbował na pewno obalić poniekąd tą tezę, że Ty już byłaś w zakładzie psychiatrycznym. Mm-hmm, tak. Nie, powiedziałem, że faktycznie była w tym szpitalu, natomiast większość rzeczy, które tam powiedziała, jest przekłamana. Następnym razem, jeśli już chcemy robić sobie profesjonalną telewizję, proponuję lepszy research. A czekaj, bo kurwa, ja w ogóle nie słucham, mnie to kurwa takie pierdolenie, to w ogóle tego nie słucham. I myślę, że będzie fajnie, także bardzo serdecznie zapraszam, jest nas prawie 8 tysięcy, czekamy na Cię. Próbował... O tu kurde, co chwilę coś pieprzy, jakieś tego tutaj, jakieś lokowania, jeszcze brakuje Gaminata, żeby... Oj, tu Gaminat... Słuchać taty Karionera Beta Pały, jeszcze przyjdzie Cię podziękować, tak jak ja, jak po 6 latach poczułem działanie hipergamii. No. Pozdro, uśmiechnięta buźka. No w którymś momencie zaczniesz zauważać, no jak już raz zauważysz, jak zaakceptujesz rzeczywistość. Tylko mówię, no... Nie znam. Tylko mówię, no trzeba też uważać, bo facet musi być gotowy. Jak to się mówi, mistrz się znajdzie, kiedy uczeń jest gotowy. Tak? Bo jeśli ty weźmiesz za wcześnie tę pigułkę, tak mówiąc w skrócie, tak? Jeśli za wcześnie wiedza do ciebie pewna trafia i to na ciebie tak spada, i jeszcze jakaś się tak niefajnie, powiedzmy, potraktuje, to jest duża szansa na to, że odkleisz się. Będziesz tak zwany blackpillowy, nie? Będziesz mówić, że wszystkie samice są złe, że wszystkie powinno się na przykład... czy cokolwiek. Takie gadanie w stylu, co niektóre samice gadają, nie? Są na jakichś Twitterach czy coś, że wszystkich facetów trzeba... i tak dalej. No to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żebyś... zaakceptował rzeczywistość. Prosta zasada. Powiem Ci tak. Musisz dojść do momentu, kiedy po prostu powiesz sam do siebie. Jest jak jest. Jest jak jest. I tyle. I zajmij się sobą. Co niektóre? Niektórzy nie przekonasz ani... No, ale ja nie próbuję przekonać. Tu nie o to chodzi, żeby kogokolwiek przekonywać. Niektórzy muszą na własnej skórze. Próbował na pewno obalić poniekąd tezę, że ty już byłaś w zakładzie psychiatrycznym. Mhm. Próbował obalić? No można to tak interpretować. To, co on mówił, bo kojarzę, o jaki film chodzi,
to on był sceptycznie nastawiony do tego, że ona mówi prawdę. Że niekoniecznie była, nie wie czy była, nie wiem czy on, co on tam mówił o nosie czego, czy według niego była czy nie, ale że generalnie dawał do zrozumienia, że ona kłamie po prostu. Że on rozmawiał z ludźmi, którzy się bla 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 tam pracują, czy chuj wie co, no bo wiadomo, pracownik na pewno powie, bo to tak jakby pójść do jakiegoś zakładu psychiatrycznego, gdzie jakiś pacjent mówi, że on jest poddawany elektrowstrząsom i pójść zapytać pracowników. Nie, że puścić jakiegoś szpiega, że tak powiem, pluskwę wsadzić czy cokolwiek, jakoś się przekonać. Nie, nie, on pyta pracownika, pracownik na pewno powie, że o kurwa, panie, my to robimy generalnie zakłady, kto ile wytrzyma, volt, nie? I obstawiamy, kto następny. Mamy zapiski z wyprzedzeniem na lata, kto gdzie, kiedy, kogo będzie prądem razić. No przecież nic takiego nie powiedzą. Powiedzą, nie, 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 nie ma tu nic takiego. Tutaj jest wszystko elegancko. Tu wszyscy są traktowani z szacunkiem i tak dalej. A później jak przyjdzie... A poza tym, kto będzie wierzyć wariatowi, to wiadomo, że odlepiony. To przecież chyba nie wierzysz. Widać, że kłamie. To zwróć uwagę, bla, bla, bla. No, takie rzeczy będą. Tak. Nie, powiedziałem, że faktycznie była w tym szpitalu, natomiast większość rzeczy, które tam powiedziała, jest przekłamana. Następnym razem, jeśli już chcemy robić sobie profesjonalną telewizję... Znaczy, ja nie wiem, czy ty mówiłeś, że była, tylko mówiłeś, że to, co mówi, to tak przekręca i że nie zupełnie jest tak, jak ona mówi. Coś takiego było. Proponuję lepszy research. On nagrał taki filmik, gdzie tam komentował, że gdybyś była w tym miejscu, to nie byłoby takich sytuacji. Tak, ja mi powiedział, że... No, takie coś było mniej więcej. Kłamał on w ogóle w pewnych kwestiach i w ogóle, a ja mówiłam sam prawdę, po prostu opowiadałam, jak było tam strasznie, bo ja byłam dwa razy w psychiatryku teraz. Mówi... Dobra, słuchaj chłopie. Teraz, że była już dwa razy w psychiatryku, natomiast w poprzednim filmie powiedziała, że w tym psychiatryku było już dwa razy. Dobra, słuchaj chłopie. To jest samica. Młoda. Okej? Okay? To ja ci powiem tak. To tak jakby spytać faceta, ile razy zaliczył wczoraj laskę? Na przykład, nie? No co on powie? Myślisz, że on liczył? Może liczył. Ale co? Myślę, że nie jest w stanie powiedzieć... Daj mi na to, ty, no chyba 4 razy. A się okaże, że na przykład 3. Albo 5. No niekoniecznie musi pamiętać takie rzeczy. Tak? No to tak jak ja bym chciał przywołać sytuację, że o, wiecie, kiedyś byłem na koncercie Pijamy Porno. I tam ziomek do mnie podszedł i przedstawił 4 swoich znajomych. Jeden się przedstawił, drugi, trzeci, tam samica była. Ja za chwilę zapominałem, jak się nazywają, co prawda. Ale... Ty myślisz, że złapiesz mnie na kłamstwie w momencie, że powiesz, aha, ja mam zdjęcie z tego wydarzenia i ja widzę na tym zdjęciu, że ty tam się witasz z 5 osobami i tam były 2 samice. No kurwa, ty myślisz, że ja będę pamiętać takie pierdoły? Myślisz, że będę... O takich rzeczach pamiętać? No, ale o takich rzeczach jak pobyt w tu i tam się pamięta. Chłopie, pamięta się o rzeczach najbardziej, najbardziej się utrwala w pamięci coś, co jest bardzo naładowane emocjami. Ludzki umysł dodatkowo potrafi tworzyć fałszywe wspomnienia. Fałszywe wspomnienia też mogą się wypalić pod wpływem emocji. I pamiętasz je jak prawdziwe. Ona niekoniecznie celowo kłamie, że dwa, a później nie pamięta. Może przejęzyczenie zwykłe, a ty tutaj, haha, złapałem za słówko. To jest żaden dowód to, co ty teraz tu robisz. Bo ty pamiętasz. Zobacz, jaką ty masz obsesję na jej punkcie w tym momencie to wyłazi. Ale ty powiesz, nie, 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 ja jestem po prostu rzetelny. Ale ty, kurwa, wszystko, ty wiesz o niej więcej, jak ona sama, no, wygląda, na to wygląda, no. Niech ona sobie będzie 4 razy, 5, 10, kogo to obchodzi, no. Ja powiem, że 2. A ty, nie, 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 złapałem na kłamstwie. Bo tutaj on buduje, chce zbudować taką narrację, żeby pokazać, zobaczcie, ona kłamie. Nawet tutaj kłamie, i tu kłamie, i tu kłamie, i tu ją złapałem, tu ją złapałem, tu ją złapałem. Nie wierzcie w nic, co powie.
Więc czy Julka przewidziała i wliczyła sobie przyszły pobyt w szpitalu, czy może teraz sobie któryś odjęła? No nie, no teraz, o, ale ty jesteś zabawny, o gościu. No jesteś tak ekstremalnie zabawny kiedykolwiek. Najbardziej. Wow. Jest Julka z tymi szpitalami. Jakby on wcześniejszy mój jakby pobyt oceniał i mówił, jakby? Że kłamał. To nie pijesz wody? Napij mi rodzice, ta? Wody się napij, jakby powiedziała. Małam i że tak nie jest w psychiatrykach, a ja dobrze wiem, jak jest w psychiatrykach, bo byłam tam, więc on nie ma nic do gadania, bo nigdy nie był w psychiatryku, więc... On nigdy nie był w psychiatryku, a skąd ty wiesz? A może był? No nigdy nie był w psychiatryku, Ja się nie wypowiadam. Okej, Julka, masz rację, już zamykam mordę. A nie, czekaj, chyba można jednak ocenić danie, które dostaliśmy, nie będąc kucharzem. Jeśli... No. Można. Tak samo można ocenić walkę, nie będąc zawodnikiem Fame MMA. Tak samo można trafnie ocenić, kto jest ofiarą konfliktu Palestyna-Izrael, kto się broni, nie mieszkając w danym kraju, bez uprzedzeń, nie kierować się emocjami, tak jak większość Polaczków, frajerów, którzy kierując się emocjami, kierując się swoimi uprzedzeniami, kierując się tym, że ale oni źle mówią o Polsce, w takim razie, nie, to tak jakbyś mówił, że on jest rasistą pod moim adresem, w takim razie ja będę pod jego adresem rasistą, to jest idiotyczne. Więc, przez to, że ty kierujesz się tymi emocjami, uważaj, stajesz po stronie dosłownych terraformingatorów, którzy dosłownie wszystkich na świecie chcą albo przekonwertować na swoje, pokojowe, na i to oni zaatakowali, a Izrael odpowiedział, Izrael ma prawo się bronić, ma prawo istnieć, dobra, ale wracając do filmu za kolaka, bo odpłynąłem, nie? Podając przykład, bo jak podajesz przykład, to odpływasz. Nie, no to Julka również nie powinnaś nigdy mówić o mnie, ponieważ sama nigdy nie byłaś dobrym twórcą w internecie. O nie, ależ jej pocisnął, ona nigdy nie była dobrym twórcą w internecie. A on jest, zobacz jak sobie połechtał. Nie będąc kucharzem. Jeśli nie, no to Julka również nie powinnaś nigdy mówić o mnie, ponieważ sama nigdy nie byłaś dobrym twórcą w internecie. Czyli widzisz? Ja jestem dobrym twórcą, więc nie mów o tym, jak być dobrym twórcą. On jest dobrym twórcą w internecie. Komentował ten filmik twój taki chyba z tą twoją przyjaciółką Mają. Tak. To chyba było to. Też komentował. On ogólnie wszystko komentował, jeśli jakoś mnie przyjaciół. A dlaczego on cię w ogóle tak jakby no uwziął na to? Nie. Bo ma obsesję, on leci na nią. On by chciał ją. Chciałby. Nie wiem, właśnie on mnie kiedyś lubił. Nie lubiłem. Wzięło. Jak on się to zaczęło? On mnie bronił. Broniłem osób w toksycznych związkach. Nie. Toksycznych związkach. Kulki, co? Mhm. Dobra, chłopie. Broniąc. Zauważyłeś, że on biały rycerzykował w tym swoim filmie? Nie wiem, czy ja oglądałem w ogóle ten film. Ale generalnie narracja w stylu czupa czup zły. Samica dobra. Dobra, teraz słuchaj gościu. Toksyczny związek. Kiedy mamy do czynienia z toksycznym związkiem? Jak mamy do czynienia z facetem, jak jest mało wartościowy facet, który nie ma wyboru, z kompleksami, niepewny siebie jakiś, tak? I mamy samicę z wyjebanym w kosmos ego, która ma masę czerwonych flag. Jedno z tych dwóch i mamy toksyczny związek, ok? Facet, wartościowy facet, który... No, jest wysokiej jakości, wysokiej wartości. Jest też rozpieszczany w wybór. Ok? Może między samicami wertować, przebierać. Na red pillu nie odlepi się. Samica, jak się odbije, no to cóż, trudno, nie? Nie ta, to inna. Zdaj sobie sprawę, jak wyglądają relacje. Nie ignoruje czerwonych flag. Nie oblewa gówno testów. Ok? Jest dobrym partnerem. Nie wchodzi w jej ramy. Prowadzi samicę. Ona daje się prowadzić. Ok? Jeśli ona nie ma czerwonych flag, czyli nie ma wyjebany w kosmos ego, nie jest feministką,
nie jest samotną szmaciurą z gówniakami, nawet i z kilku związków. Nie ma masy orbiterów na Instagramie, bo jeśli jest w związku, ma tego Instagrama, jest aktywna na Instagramie, to ona nie wyszła z obiegu, cały czas jest w obiegu. Cały czas ma kontakt z innymi facetami, więc wtedy taki facet też nie powinien wychodzić. Wiesz, nie ma żadnych OnlyFansów, nie ma dużego body count. I tu mamy wtedy do czynienia no, z normalnym związkiem, tak? Ona wie, co wnosi na stół, on wie, co on wnosi na stół. On zaiwania, on przynosi hajsy, a ona mu ugotuje, posprząta. Zna swoją rolę, on swoją. Tak, daje poczucie bezpieczeństwa. Ona mu ten tegeszenie daje, dba o siebie. Wie, co on ceni. On wie, co ona ceni. Również wielokrotnie podkreślałem na swoim filmie. Nagle, nie wiem, nagle przestał mnie bronić i stwierdził, że jestem beznadziejna i mnie zaczął... No patrz, jeśli samica uznaje ciebie za swój najlepszy wybór, jeśli samica ciebie ceni, jeśli widzi w tobie wartościowego faceta, to ty nie będziesz musiał jej 10 razy prosić o to, żeby coś zrobiła w domu, żeby posprzątała. Na przykład, nie? Dajmy na to, ona jest u ciebie, ciebie nie ma na jakiś czas, ona u ciebie zamieszkała, tak? I ona ani nie posprząta, ani nic. Jeśli powie, dobra, tam jesteś, no to posprzątasz, to posprząta. Nawet nie trzeba mówić. Bo ona będzie wiedziała, że wiesz, coś od ciebie, żeby dać. Wyzywać, ja miałam takie, co jest, myślałam, że się lubię. Nigdy nie wyzywałem, jeśli ktoś okłamuje, to jest kłamco. Nigdy nie wyzywałeś? A hoe, że ona jest insta hoe, instagramowa kurwa. Albo, że kto to ogląda. Że nie możesz na nią patrzeć, jak tam było jeszcze? Że ona jest, nie pamiętam jakaś tam była, na tym moim filmiku, jeden z klipów. Więcej tego ogólnie by się znalazło, ale mi się nie chciało szukać, czy coś. Serio? Nie wiesz, dlaczego nagrywam o tobie te filmy? Serio nie. Ty. Wiesz? Ja, ej, Zegolak, ona serio nie wie. Okej? Okay? Słuchaj. Według niej ona nic nie zrobiła. Rozumiesz? Ona nie bierze na siebie odpowiedzialności. Naucz się. Samica nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Ty oczekujesz od samicy, od młodej samicy, która jeszcze od Janie Pawla i trafia do jakichś tam zakładów zamkniętych, że będzie myśleć racjonalnie. Ona nie jest w stanie. Emocje, myślenie u niej jest połączone nieustannie. Miałem też waszego live'a i tu już może teraz zobaczmy, że również będziesz walczyć, tak? W federacji. Będziesz dobre, walczyć. Walczyć, tak. I ten live w ogóle był niepotrzebny mega. No właśnie, ja oglądałem, ale wy mieliście do siebie dobre nastawienie. No właśnie, to bardzo, bardzo miło rozmawialiście. To było dziwnie, że on tak miły był dla mnie w ogóle, jak ze mną gadał, jakby nagle się zmienił. Nie zmienię. No dobra, ale co ma być kawałem chuja? Pod jej adresem, jeszcze przed swoją widownią. Się nagle. Wielokrotnie podkreślałem, że potrafię odróżnić życie internetowe od tego internetowego. Poza tym. Nie, nie potrafisz. Nie potrafisz. Śmieciu. Okej? Okay? Dlatego palnąłeś, porównałeś mnie do gruchala, więc śmieciu. Kurwiu. Nie pierdol mi. Adam, nie robi się spacji przed znakiem zapytania. Kilka dni przed tą rozmową podczas transmisji na żywo ostrzegałem Julkę przed jej znajomymi, którzy wysyłali mi różne prywatne rzeczy związane z Julką. Nagła to była zmiana Julki, która na przestrzeni tygodnia z tego... Ale mam dobry humor w ogóle, jak z tobą rozmawiam. No widzisz. Cieszasz mnie. No innymi słowy mówi, ej, lecę na siebie. Widzisz, no to elegancko. Bardzo cieszę. Zmieniła się w to. W sytuacji, kiedy stracisz coś... Dobra, czy ona przypadkiem nie jest jakaś niebinarna, czy coś takiego? Dwubiegunowa, czy jak ona tam nie jest? Czy to przypadkiem nie jest tak, że tu jest super, a raptem tu jest zupełnie inna? Czyli tak akurat to, co pokazałeś? Czy ty oczekujesz od samicy, która się odkleja, która po pierwsze jest emocjonalna, jak standardowa samica, to jeszcze ma problemy psychiczne i ty oczekujesz od niej, że nie będzie tych problemów miała? No kurwa, czy... Ona mówi, że ona ma problem z psychiką u siebie, że się odlepia,
Ona mówi, że raz jest super, raz jest, raz odwala. Że jest, raz jest high, raz jest low. I tu tak skrajnie. A on słysząc to mówi, no, powinnaś być normalna. Aha, kurwa, tutaj raptem jest inaczej niż mówi, czyli, bo ona ma niby coś tam, nie wiem, nie jestem lekarzem, nie zdiagnozuję jej, że mówi jedno, a za chwilę mówi coś przeciwnego, po jakimś czasie, tak, bo ma jakąś tam, brzykomo, jakąś chorobę, non-binary czy co, border, no, jakąś granicę ma, czy coś, graniczną chorobę. Z czym żyjesz całe życie, ja tak się czuję, i ludzie to rozsyłają i się naśmiewają. Tak, rozsyłają. Wiecie co rozsyłają? Dobra, słuchaj, odlepiona. Już ci coś tłumaczę. Słuchaj, odlepiona. Jeśli wrzucasz na Instagrama zdjęcie ze sobą w skąpym ubraniu i później ktoś zrobi deep fake, czyli będzie to wyglądało jakby te ubranie z ciebie zdjął, czyli bierze dosłownie to samo zdjęcie, z tym, że nakłada różne filtry na nie, na inne zdjęcie na nie nakłada, łączy te twoje zdjęcie z innym, z inną grafiką i powstaje coś nowego na bazie tego, co już wrzuciłaś, tylko bez ubrania, okej? Okay? To wcale nie znaczy, że udostępnia twoje nudle. Okej? Okay? To jest fake. To nie jest prawdziwe. To naprawdę jest ciężko. I dziękuję Mateuszu Spysiński i inni komentatorzy, którzy poruszyli to dredziarzowi, który stworzył Discorda w ogóle. O, wiesz co ona tu mówi? Ona nie mówi, że ona przez niego trafiła tutaj, tylko ona dziękuje jemu, że poradzi dredziarzowi, przez którego trafiła. Czyli jeśli ona kogoś obwinia, to jakiegoś dredziarza, co założył Discorda, albo przynajmniej tak to brzmi. Co on stworzył, ale ma w opisie na TikToku czy coś. Dziękuję wam po prostu, że doprowadziliście mnie. No, a generalnie za kolaku ty nagrywając takie filmy nasyłasz na swoją widownię, tych, którzy oglądają na nią. Te 100 tysięcy czy ile osób ogląda twój film, negatywnie się nastawia przeciwko niej. Jak to są faceci, zwłaszcza w tym systemie, to będą na nią patrzeć, ja się kogoś zachowuję. Nie mogę. Ja aż do takiego stanu, że wylądowałam w szpitalu i najprawdopodobniej czeka mnie odwyk albo psychiatryk na pół roku, więc jeśli zniknę na pół roku... Odwyk albo psychiatryk. Nie pytajcie czemu, wiecie. Nie przestań. Odwyk, była 10 dni, czyli do psychiatryka nie trafiła. Kurde, jakiś głodnawy jestem. Okej, czyli skoro była na odwyku, bo ona coś tam jakieś piguły zażyła czy coś, nie do psychiatryka, nie trafiła do psychiatryka, bo wyszła, ona tam mówiła 10 dni, to można wyciągnąć wnioski, przynajmniej ja taki wyciągam, że nie było żadnej próby samobójczej, czyli nie, tutaj się nie odlepiło tak, że ona ma myśli samobójcze, tylko bardziej przedawkowanie czegoś, mi się wydaje, jakiejś substancji, która nie jest alkoholem, od razu mówię, albo wzięcie kilku różnych substancji niezbyt legalnych, okej? Bo na odwyk się nie chodzi z powodu wypicia mleka. Tydzień, nie wspomniałem o niej nawet słowem. Ale ja po prostu sobie nie życzę, żeby on... O kurde, on tydzień słowem nie wspomniał. O cholera! No ej, no brawo, ja jestem dumny z niego. Przez tydzień słowem o niej nie wspomniał. Oczywiście mówił o niej bez wspominania o niej, tylko mówi, a wiecie, jest taka osoba, o której nie można mówić, ale jej też zdjęcia... To jest takie jego niemówienie o niej. Czyli to tak jakbym ja mówił coś takiego. Słuchajcie, nie będę wam mówić o jakimś pewnym człowieku, takim co bardzo ekstremalne rzeczy kiedykolwiek najbardziej ogląda. Co prawda on ma takie zakola, prawda? Ale ja nie będę o nim wspominać. Nie będę wspominać jego imienia. My tego nie robimy. No to on na tej zasadzie robił z nią. Hera, Cox, Hash, LSD, to za pomocnych
Więc tak. Ekspertem nie jestem. Nie, że z doświadczenia, ale teraz tak. Hera mega uzależnia. Raz weźmiesz, jeszcze okej, ale weźmiesz drugi raz, to jesteś już uzależniony. Koks? Koks to koks. To nie ma jakichś tam mega efektów ubocznych. W sensie, jeśli nie mówię, że jak nadużywasz czy coś, tylko w sensie, nazwijmy to mocny energetyk. O, daje ci taką energię, kop energii. Dlatego jak zmiksujesz z alkoholem, to możesz nie odczuwać, że dużo wypiłeś alkoholu. I tutaj później to może się zrobić problem z tego powodu, wiesz? Bo możesz mieć bardzo dużo promili, a nie czuć tego. Hasz? Hasz to jest od marihuany, takie zmielone. Taki, jak mielisz marihuanę, to jest taki pył, który się zbiera. Więc hasz to też nie można traktować. Nie powiedziałbym, że to nawet tu powinien znaleźć się w tej grupie, którą wymieniłeś, narkotyków. No Maryśka to jest lekarstwo, ok? To jest roślina, to nie jest chemia. LSD, co ty mówisz tutaj? Nie wiem, to co, że to daje ci jakieś tam, że odpływasz czy co? Nie wiem, no mówię, ekspertem od substancji takich nie jestem. Ale to co ona brała, to co ona zażywa, to ty musisz jej spytać. Ale no, jakby ci powiedzieć, Marycha też jest psychoaktywna, bo mamy tam THC. Działa halucynogenie. Tak, ale wiesz, bo ja nie. Bo grzybki też halucynogennie niby trochę mogą działać, ale no nie wiem, ile tych grzybków musiałbyś zeżreć, czy co. Kwas. Narkotyk nie kwas! Ja jadę na hard bass. Ja to nie znał. Narkotykal. Narkotyk nie kwas! Ja jadę na hard bass. Ja tu nie znał. Narkotykal. Ale o Jezu, uzależnienie tak nie działa. Chłopie, ja mówię konkretnie o tej jednej substancji. Że jest mega uzależniająca. Okej? Okay? Bo ty tak mówisz, o polecam to uzależnienie tak nie działa. No, naprawdę wiesz, możesz się uzależnić od różnych rzeczy. Możesz się uzależnić od grania, możesz się uzależnić od alkoholu, od papierosów. I wiesz, zapalić jednego, to zapalę drugiego, trzeciego i nawet nie wiesz kiedy i raptem nie możesz rzucić. Zagrywał nam jakieś materiały. Dobra, no tak czy siak, wracając. Ja tu podejrzewam, że ona nie była, nie miała żadnej próby, tylko po prostu się naćpała i za dużo naćpana była i gdzieś tam straciła przytomność, ją wzięli w karetkę, zabrali, tam powiedzieli, że wzięła różne substancje, wzięli jej żołądek, przepłukali, no masz tutaj o, jakieś tam rurki, pod kroplówkę podłączyli, bo się odwodniła. Czy co? I tyle, nie? Sprawdzili, czy nie brała tego, czy to nie była próba. Więc ją sprawdzili też pod kątem psychicznym, stanu psychicznego. Czy coś. Dali ją na odwyk, ileś tam nie poleżała, żeby wypociła się, prawda, i tak dalej. Nie pytajcie, czemu wiecie. Nie przez ten tydzień nie wspomniałem o niej nawet słowem. Ale ja No, a właśnie, nie wspomniał nawet słowa. Nie wspomniał słowem tak, jak ja pokazywałem. Po prostu sobie nie życzę, żeby on nagrywał nam jakieś materiały. Nie życzę sobie, że ktoś nagrywał. Ej, a ja nie życzę sobie, żeby samice były jak samice. Pójdź, przestań, a nie. Jednak nie. I mu to powiedziałam, że ma przestać po prostu nagrywać. On powiedział, przestanę, jak przestaniesz kłamać, ale o co mu chodzi? No właśnie, chłopie, słuchaj. Ja rozumiem, że z twojej perspektywy ona gdzieś tam kłamie, że ty jakieś skamy. Tylko ona zaraz znajdzie wymówkę. Wiesz, jaka jest wymówka? Znowu przecież, co ona tu reklamuje? Oglądaliśmy. No, oglądaliśmy. Ona reklamuje w sumie dropy z AliExpress. Reklamuje pierdoły, które na AliExpress możesz kupić za $10, za $6. A ona reklamuje to za cenę 400 zł. Dziesięciokrotna przebitka. Tak więc... Naprawdę nie rozumiem. Serio nie rozumiesz? Podczas transmisji na żywo wielokrotnie mówiłem, o co mi chodziło, że... Z różnieszyczkami masz problem, a co, nie potrafisz z nimi rozmawiać? Widzisz, to przyjdzie ci z wiekiem. Wiesz, czemu masz problem z rozmawianiem? A właśnie, bo ja mówiłem. Słuchaj, jeśli zastanawiasz się, o czym rozmawiać z samicą, jeśli boisz się rozmawiać z samicą, to powiem ci tak, zignoruj jej piękno. Zwróć uwagę na to, czy jesteś w stanie rozmawiać z samicą, która ma 80 lat, 90.
No normalnie, rozmawiasz z nią jak z człowiekiem. No właśnie, rozmawiaj z samicą jak z człowiekiem, po prostu. Że okłamujesz swoich widzów, że skamujesz swoich widzów, że zarabiasz na swoich widzach i z kogo teraz chcesz zrobić idiotów, Julka? Z prowadzących? Z osób, które nie znają tego tematu, bo spokojnie, z siebie już nie musisz. Ale czy... Chłopie, oczekujesz, że ona weźmie odpowiedzialność? Za cokolwiek? Samica? Młoda? Głupia? Zbyt bystra to nie jest. I co? Samice chcą zasobów, okej? Okay. Jak myślisz, jak ona zareklamuje jakiś skam, to myślisz, że ją obchodzi? Co to jest? Ktoś z firma się odzywa, mówi 5000 za reklamę na Instagramie za wrzucenie fotki. No chłopie, ile kosztuje wrzucenie fotki ją? O tak, ile z relacje? Bierze na kartce, napisze, oglądaliśmy. Jebnie i tyle, tak? Oznaczy. Da kodzik i wszystko. I ma w kieszeni 5 kafli. Co je obchodzi, kto tam trafi i czy sprawdzi, czy co? Łatwy pieniądz. I jak myślisz, czemu baseniary pływają na Twitchu? Bo to jest łatwy pieniądz. Na frajerach, na simpach. Czy to ich wina? To wina tych simpów, frajerów, betorbiterów. Sfrustrowanych gamoni. Co dają im ten hajs? Czemu Twitch zanotował taki wzrost oglądalności? Raz, że jest skandemia, a dwa baseniary. To myślisz, że oni się pozbędą baseniar? Gdzie tylu frajerów z kasy wyskakuje? Jak debile? Bo oni nic z tego nie mają? Czy u ciebie na profilu na przykład masz dużo hejterów? Wiecie co? Tak, ale teraz jakoś ludzie się obrócili i są na mnie mili. Nie wiem, o co chodzi. Jak po tej przerwie mówią, że dajemy ci drugą szansę i w ogóle jacyś są mili ludzie, wie. Dajemy ci 42 szansę. 41 drugą szansę. Jest spoko. No cóż, jeśli wejdziemy pod post... Nie, czekaj. Ile? Dajemy ci 143 drugą szansę. Dajemy ci drugą szansę i w ogóle jacyś są mili ludzie, więc jest spoko. No cóż, jeśli wejdziemy pod post, w którym faktycznie pisała o tej drugiej szansie, no to większość komentarzy jednak dotyczy tego, że nikt jej nie wierzy. Który też raz piszesz tak milion razy, a kolejnego dnia wychodzi kolejna akcja. Nie zmienia się dla nas, zmieni się dla siebie i dla... Daj sobie spokój jak... To sobie dała spokój! Z relacją na Instagramie, nie? Narkotikal. Narkotyk kwas! Ja jadł na hardwas 10 godzin temu. Jaka to cena? 4 stówy. No tu? Mamy taki. Mamy tu takie, takie. I to. No tu mamy widoczne. Ten rysunek na przykład, to pojedynczy. Ale mamy takie o, dwa paseczki tu i tu. Taki bumerang tu. I ten główny. 400. Pełny zestaw. A tutaj? Ten pełny zestaw ile kosztuje? $10. No ale Carioner, tam jest taka podwójna linia i tutaj jest kropeczka i w ogóle logo i tu, a tu jest żółte. A tutaj jest białe. No. Tak. Inny produkt. I na pewno inaczej działa. I że tych drugich szans już naprawdę sporo dostawała, także... Ale chcesz coś zmieniać teraz w swoim życiu? Ja tak, ogólnie to mega jestem spokojna i nie chcę się w żadne dramy wplątywać, bo to jest... Chcesz coś zmieniać teraz w swoim życiu? Ja... Chcesz coś zmieniać w swoim życiu? A tak. Tak, więcej hajsu, więcej atencji, nigdy dość. Ogólnie to mega jestem spokojna i nie chcę się w żadne dramy wplątywać, bo to jest bez sensu i mega stresujące, więc... Więc szczerze, Julka, radzę ci przestać okłamywać ludzi w internecie i przede wszystkim radzę ci, żebyś przestała okłamywać ludzi na mój temat, bo jak wspomniałem, przestałem być miły. Kochani... O kurwa! Ej, chłopie, to zabrzmiało jak groźba! Ej, ty, to zabrzmiało jak groźba, kurwa, mać, ty! przystąpmy być miły. A co zrobisz? Wpierdolisz jej? Na ringu, oczywiście. Fame ma. Nie? Co to ma być? Kurwa, daj gość, dawaj. Pamiętaj, i przede wszystkim radzę ci, żebyś przestała okłamywać ludzi na mój temat, bo jak wspomniałem, przestałem być miły. Kochani, słuchaj, Juka, radzę ci, przestań kłamać na mój temat. Bo przestanę być miły. Okej? Okay? I ci znaczy, przestanę być miły. What the fuck? Jurka, przestań kłamać na mój temat, bo przestanę być miły i zrobię ci nie deep. Nie zrobię ci anal. Nie zrobię ci deep. Ej. Stia.
Nie zrobię ci most deep. Nie zrobię ci most extreme deep. Nie zrobię ci the most extreme. Zrobię ci the most extreme ever, kiedykolwiek. Aha. A robiłem research, więc... Wygląda jak naćpany. Kochani, radzę ci, żebyś przestała okłamać ludzi na mój temat, bo jak wspomniałem, przestają być miłe. Kochani, pamiętacie, że jeśli nie... A, w tym the most extreme ever. Nie, ever. Oto i mi się przypomniało z tym klipem. In a world. Mogę wam tłumaczyć, żeby było słabo coś słychać, bo to chujowy mikrofon miałem. In a world. Yeah. This one. There are questions. Big questions. In a world where one question will make history. One question that will make us question the way we see questions. It's probably mankind's biggest question. Ever. Kill. Control. Trzech chłopa na nim. Yeah, amazing. No taki krótki klip, no ale mi się z tym skojarzyło jak ten ever, nie? I, nie wiem, jakiś kurwa. No ever. I taki wiesz, ukulist ever. Kochani, pamiętajcie, że jeśli już nie chcecie być wplątywani w żadną dramę, to nie straszcie ludzi sądem. To się troszeczkę... Ale co tu straszyć? A ja straszyłem sądem? To czemu kurwa mam iść zeznawać i w ogóle, jak straszyłem? Zachęcam do przeczytania komentarzy pod tym filmem, bo jak się okazuje, ludzie myślą, jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony i jak się okazuje, nie wierzą w kłamstwa Julki, z czego również jestem mega zadowolony. Dobra, chłopie, nie wierzą w kłamstwa. Z jej perspektywy, ona nie kłamie. Według niej to tak wygląda. Idealny komentarz podsumowujący cały ten film. Następujący. Julka sama siebie wyjaśniasz tym wywiadem. Znowu mówisz, że chcesz iść do sądu? XD. Udajesz, że nie wiesz, o co mu chodzi, kiedy mówił, żebyś przestał kłamać. Ale ona nie mówi znowu, tylko nadal. Kłamujesz i skamujesz swoich widzów. Tak, skamuję dalej. Pokazywałem przed chwilą. Znowu reklamuję jakieś gówno. Nagrał tyle filmów na ciebie, bo twoje działania... Ale ona nie reklamuje tego z myślą, żeby skamować, tylko no... Młoda samica, no... Myślisz, że co, ona wejdzie na AliExpress, zobaczy, czy jest coś podobnego taniej? Patrz, produkt, płacą mi 5000 za to, że wrzucę relacje na Instagrama przed moimi widzami 200000. Zareklamuję, a co mi tam? ...w internecie jest szkodliwa. Ostrzega ludzi przed tobą po prostu, bo oszukujesz swoich widzów. Okradasz ich, sprzedajesz rzeczy po zawyżonej cenie, gdzie można je znaleźć na AliExpress dosłownie 20 razy taniej. I to nie... No akurat ten 10 razy taniej. Było tak, że taka sytuacja miała... Ale to beka, 3 dni temu, a ona dzisiaj to wrzuca! Czekaj, pa, to jest najlepsze, słuchaj. Kurwa. No słuchaj, patrz. Tutaj 3 dni temu to jest, ale czekaj, to jest 20. Nie, to jest teraz tak. To jest z 29 maja. Tu jest, że 3 dni temu. Czyli najwcześniej to jest 26, powiedzmy nawet. Bo zanim on to zobaczył, no zanim to nagrał. No ale dobra, niech będzie 20. 26 niech będzie, tak?
26 maja. Dzisiaj mamy 31 maja, chłopie. A my mamy Queen of the Black. Queen of the Black reklamującą coś takiego. Ej, kodzik, będziesz miał taniej. Z kodzikiem, bo normalnie kosztuje 399,98, ale jest obniżka na 399,98. Jak widać, świetna promocja. To zupełnie nie wygląda tak, jakby faktycznie ktoś sobie wymyślał cenę, przekreślał i pisał drugą, z tym, że no tutaj dwa razy Ctrl V się wkleiło i się ta sama cena wkleiła. Może to było w dolarach, a tutaj na złotówki nie zmieniło. I mamy taki banan, mamy dwa takie mniejsze i mamy ten taki główny. I generalnie to sobie o tako wygląda, to sobie tak niby robi. Już pomijam fakt, że to jest gówno, które nie działa. To takim czymś nie wyciszysz mięśni. Takie coś, co najwyżej cię tam troszkę pieści. Mamy mięśnie składają się co? Z wolno kurczliwych i szybko kurczliwych. Nie dotrzesz do wszystkich mięśni czymś takim, choćbyś srały pierdział. Tym bardziej, że to co? Na brzuszek sobie założysz, co to zrobi? Gówno ci to zrobi. Na siłownię trzeba zajwaniać. Więc mam to za 400. Ona to oczywiście reklamuje, że to świetnie działa. Zobacz, na brzuch sobie położyła. O, czekaj, za 10 dolarów? Cały taki zestaw za 10 dolarów? Ej, to tak jakiś banan, ale nie. Ewidentnie inny produkt. Tutaj jest takie białe na górze. Poza tym, no co prawda do kształt identyczny. Okej, okay, ale to... Ja się pewnie nie znam. To jest zupełnie co innego. To inaczej działa na pewno. To działa lepiej, bo to jest wyższa półka. Prawda? Co prawda tu za 10 dolarów, czyli jak przeliczymy na PLN-y, bo tutaj jest minus 45%. Tu mamy 10 dolarów, czyli to jakieś, powiedzmy, niecałe 40 zł. No to nie jest 20-krotna przebitka, tylko 10-krotna, więc nie, wcale nie taki zły skam, no już nie przesadzajmy. No halo. Gdzie ona reklamuje? 20-krotna przebitka, widać, że koleś odpłynął. Tylko, że ona to dzisiaj reklamuje. 31. 10 godzin temu to było wrzucone. Czyli dzisiaj. W sumie wczoraj, dzisiaj, 30. Miejsce raz. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ty w kółko popełniasz te same błędy. W ogóle się na nich nie uczysz i jesteś strasznie lekkomyślna i zakłamana. W ogóle cała sprawa z tym, że znalazłaś się w szpitalu przez hejt jest nieprawdą. Twoja koleżanka mówiła na live, że to nieprawda, że kłamiesz i jesteś największą manipulatorką, jaką zna. Po prostu przedawkowałaś leki na imprezie i nie chcesz wyjść na ćpunkę, więc o, nie zwalasz winę leki. Na rodzaju światu twoje kłamstwa. Jesteś strasznie. Leki przedawkowała. A, no tak. Leki przedawkowała, czyli co, że bardziej. Czyli legalne. Bo to leki to lek to też narkotyk. Czyli tak jak podejrzewałem, wychodzi na to, nie? Ale to można było wywnioskować po tym, z jaką prędkością stamtąd ją wypuścili i tak dalej. Czyli po prostu wzięła jakieś leki, które niby tam zażywa, może wzięła trochę więcej, ale z alkoholem zmieszała, czy powiedzmy. No nie wiem. Tak zgaduję. Zaburzona, uzależniona i toksyczna. Nawet Maja, Nanami, Ola i Aureolki tak uważają. Skoro nawet osoby z twojego najbliższego otoczenia uważają, że jesteś toksyczną manipulatorką, to okay. Chyba coś w tym jest. Może wiesz, co w tym jest? Chłopie, wiesz, co w tym jest? To, że w momencie, kiedy jakiejś samicy powinie się noga, inne ją wykluczają. Okej? Okay? Dlatego inne widzą, że tamtej pali się grunt pod nogami, tamtej tak zwane psiepsiłki widzą, że się grunt pod nogami pali. Tak? Odsuwają ją od siebie. Powinnaś nad sobą popracować. Może problem leży w tobie, a nie w tych wszystkich hejterach. Skoro tyle ludzi zwraca ci uwagę, że coś jest nie tak, to może warto byłoby przyznać samą przed sobą, że jest w tym trochę racji, co? I taki jeden dodatkowy komentarz do tego komentarza oraz do Julki oraz całej sytuacji z tym, że ona znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. Ja również otrzymałem wiele wiadomości od znajomych Julki, że jej pobyt to nie była żadna próba. Że to była gruba impreza, na której Julka postanowiła, że się dobrze zabawi. Na potwierdzenie moich słów macie moje słowa. Natomiast na potwierdzenie tego, że... Dobra, słowa. A jakieś dowody? Mi twoje słowo... Z mojej perspektywy twoje słowo gówno znaczy. Julka była w szpitalu psychiatrycznym po próbie. Macie jej słowa. No to słowo przeciw słowu. Mi tyle. Dzięki, że myślicie. To pokaż dowody na to jakieś. Nie, wystarczyłoby, że to wtedy by było słowa jej znajomych przeciw jej słowom. Już to ten lepiej można trochę traktować. Ale to pokażę screena? Gdzie ktoś w rozmowie ze znajomych tak mówi?
i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczył wcześniej, to macie Instagrama, na którym możecie... Bo równie dobrze może ktoś się podszybać pod znajomego, powiedzieć: ej, słuchaj, jestem znajomym, ona się najebała, naćpała się, Dobra, tu się odlepia z jakimiś Instagramami. A ty! No właśnie stawiam, ty, jakiegoś tego gówna w proszku nie reklamował. Proszę bardzo.